Witam wszystkich. Słuchajcie, zbiory w trakcie. Już zacząłem tutaj pakować jedną komorę powoli. O, nie ma światła, chwila. Więc tak, ustawiam tutaj już powoli, pomału jedną komorę. Jak widzicie, tak to się mieści, 6 środkiem po 5. Tu mamy lobo. Takie się urodziło, takie jest. A tu mamy Honeya. I się chłodzi. Także przechowanie idzie. Jeszcze kilka zabiegów na przechowanie w prinsie i ciąg dalszy w polu. Cześć. Słuchajcie, po kolei będzie test skrobiowy, twardość i cukier, potem indeks strajfa. Zobaczymy po kolei. Goldenik, Champion Renault 2, Muna, troszkę mniejsza, troszkę większa, do tego Honey, Prinsik i Red Cup. Także nie będę was tu zamęczał po kolei wszystkim, zrobię, pokroję i wyniki w następnej wrzutce. Witam ponownie. Chwilkę mi to zajęło, ale tak, Goldenik. Na Goldenie macie jedyneczka, dwójeczka co do rozkładu skrobi. Potem mamy szampiona. Na szampionie, tak jak tu czytam z tabliczki, którą mam w telefonie, także szampiona bym tu zakwalifikował na szóstkę. Potem mamy Munę. Muna. Duży owoc jest piąteczka. O, tu mamy. A na mniejszym owocu no tak czwórka. Czwórka. Potem mamy Honeya. Na Honeyu no to ten rozkład mamy skrobi już w okolicach szóstki, siódemki. Potem Prinsik. Prince też bym powiedział szósteczka, siódemka i na końcu Red Cupy. Red Cup, zwykły Red Cup, no to tutaj ten rozkład skrobi na poziomie jedynki. I tak, z tego co mam na tablicy, do zbioru Goldena skrobia, gdzie mam Goldenika, Golden Delicious, między 5 a 7. No to jeszcze się nie kwalifikuje pod względem skrobi. Potem szampion. Szampion mamy 5-6, więc szampion zaliczamy, kwalifikuje się jak najbardziej. Potem mam Munę. Munę nie wiem do której grupy zakwalifikować, bo tu mamy mieszankę Mutsu i Dareta, więc kwalifikowałbym tak między te 6,5 a 8, więc tu jest duża rozbieżność co do skrobi, więc teoretycznie można i mniejsze i większe owoce już ciągnąć. Potem Honey. Honey ja nie mam nigdzie zakwalifikowanego, więc wam nie powiem. Prince to grupa Jona Goldów, więc tak samo jak Muna. Między 6,5 a 8, czyli w moim przypadku ten Prinsik by się już kwalifikował. No i Red Cup, którego tutaj nigdzie nie mam na tablicy. No nie mam go nigdzie, więc nie zakwalifikujemy. O. Tablica w telefonie, także tutaj też są wszystkie dane. Tablicę sobie możecie ściągnąć, jeśli nie macie. Test skrobiowy jest najprostszym, najszybszym testem.
Za chwilkę powiem Wam, jak to wyszło na indeksie Strajfa i będzie w sumie koniec filmiku. Dobra, trochę warunki polowe, no ale trudne. Słuchajcie, tak naprawdę indeks Strajfa znam dokładnie dla grupy Jonagol, dla Prince'a to jest 0,8, więc w moim 0,08, przepraszam, więc w moim przypadku Prince wyszedł 0,09. Więc teoretycznie jeszcze troszeczkę do tego 0,8 jest potrzeba. Także pewnie gdzieś się dokopię do wszystkich indeksów, tylko teraz no, nie znalazłem, nie dokopywałem się. Teoretycznie tutaj na Munie by wyszło właśnie ten pożądany indeks Strajfa dla terminu zbioru. No ale nie będę się zagłębiał w to, jak Muna miała, powinna wyglądać. Ale teraz jak już trochę przestało ten test skrobiowy, to sobie zerknijcie jeszcze raz. I teraz można to ładnie ocenić, bo już chwilkę stoi. Więc wszystko wychodzi bardzo fajnie. Po kolei jeszcze raz. Goldenik, potem mamy Szampiona, Munę, Honeya, Prince'a i Red Cupa. Także taki to polowy test. Jestem w trakcie zbiorów Honeya. Akurat tu jesteśmy, więc już Wam pokażę. Zostały tutaj góry do zbioru. I na tamtej części jeszcze daleko. Zaraz przejdziemy sobie do Prince'a. Zobaczycie, jak Prince wygląda teraz. Także do zobaczenia na Prince'ie. I tak wygląda Prince'ik w moim przypadku. Nadal manisol na nim jest, ale się fajnie zmywa. Towaru troszkę jest. Gdzieś powiem Wam te uszkodzenia od gradu troszkę. Rumieniec zalał, widać. Widoczne są dołki. O, tak się trzeba poprzyglądać. Widać ten delikatny dołek. Ale gdzieś to pouciekało. Także Prince'ika jest troszkę rozmiarowo. 7 w plusie, tam na kawałeczku, gdzie było trochę bardziej sucho, jest troszkę drobniejszy, ale nie ma przerostów, także jestem w miarę zadowolony. Zobaczymy, jak to się będzie zbierać planowo. Koniec następnego tygodnia, może załapię październik, zobaczymy. Tu jeszcze została mi brzegowa strona Honeya. A to Honey też bardzo fajnie wygląda. Pobrudzony, bo pobrudzony manisolem. Ale prezentuje się bardzo fajnie. Bardzo smaczne jabłko. Bardzo trudne w robocie. Zresztą, zobaczcie, to wszystko na ziemi. To jest wszystko, które albo, tak jak widzicie, ma gorzką plamistość. Albo gdzieś było uszkodzone podczas rwania, albo ktoś niedokładnie mi to rwał. Więc przy Honeyu jest sporo odrzutu. Głównie gorzka plamistość. Nic poza tym. Tu się nie zdarza. W tym roku udało mi się w miarę szkodniki utrzymać, więc jest ok. Tu jeszcze zerknięcie na Prince'a. I tak to wygląda. Nic nie wrzucałem, no bo zbiory, więc od rana do wieczora się pracuje. No ale zobaczcie, no jest tego troszkę. Oblepione. No tutaj jakiś niewymiarówka. Jeszcze mocno się trzyma. Także jeszcze poczekam chwilkę. Z twardością nawet fajnie wyszedł, bo jest w okolicach ósemki. Te naprawdę duże owoce, coś jak o taki owoc, to jest około siódemki,
7,5, a małe owoce to w granicach 7 cm, no to nawet i 9. Więc twardość bardzo fajna. Mam nadzieję, że będzie to dobrze leżało, jest zabezpieczone na chwilę obecną. Dziś robiłem właśnie na Prince zabieg bylisą. Więc mam nadzieję, że będzie to chciało leżeć i poleży i przeczekam ten dołek cenowy, bo mam nadzieję, że to będzie tylko dołek cenowy, a po nowym roku gdzieś ta cena jakoś się wyreguluje i będzie można wziąć jakiś sensowny pieniądz za tę robotę. Pozdrawiam. Jeszcze tam wrzutkę z komory zrobię. Tam stoi część Honeya i Lobo. Także trzymajcie się. Miłej pracy na cały tydzień i udanych zbiorów. Cześć.